Aktualności, Beata Wolańska. Witam Państwa we wtorek, 20 września. To już sam koniec lata. Niestety chłodny, ale jak zapowiadają synoptycy, pogodny. Szczegóły w naszej prognozie pogody, a my zaczynamy od wydarzeń dnia. Wykonali pracę, nie dostali pieniędzy. Podwykonawcy szerokopasmowego internetu liczą na pomoc i interwencję Urzędu Marszałkowskiego. Na obecną chwilę ani od jednej, ani od drugiej firmy też nie otrzymaliśmy żadnych płatności. Apelacja rodziców uznana, proces oskarżonego księdza Schudna zacznie się od nowa. Zważania sądu pierwszej instancji nawet trudno nazwać lakonicznymi. W aktualnościach także podkarpacka mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Poddębicki Latoszyn coraz bliżej statusu uzdrowiska. I Lubaczów z szansą na cyfrowe kino. Na początek wracamy do sprawy, o której mówiliśmy w aktualnościach kilka dni temu. Chodzi o właścicieli firm, które budowały na Podkarpaciu sieć szerokopasmowego internetu. Okazuje się, że nawet kilkadziesiąt z nich ciągle nie dostało za to pieniędzy. Dziś kilkunastu poszkodowanych przyjechało do Rzeszowa. Urząd Marszałkowski obiecuje pomoc i tłumaczy, że wypłacił głównemu wykonawcy całą kwotę. Główny wykonawca mówi, że rozliczył się z podwykonawcami. Ci ostatni odpowiadają: trzeba czekać. Sprawę mają wyjaśnić postępowania sądowe. Powoli tracimy nadzieję, mówią właściciele firm, które budowały w naszym regionie internet szerokopasmowy. Swoją pracę wykonali, ale na pieniądze wciąż czekają. Dziś przyjechali do Rzeszowa nie tylko z Podkarpacia, ale też ze Śląska, z Lublina, a nawet z Gdańska. Ponad 20 osób, ale to zaledwie 1/3 poszkodowanych. Liczymy jak najbardziej ciągle na zwrot naszych należnych, wypracowanych pieniędzy. Rozmowy, które odbywają się już od 4-5 miesięcy, no, cały czas stoją w miejscu na zasadzie, że wszyscy nam współczują, ale konkretów żadnych nie ma. No, liczymy, że któryś z tych spotkań w końcu wniesie przełom w naszej sprawie. Na obecną chwilę ani od jednej, ani od drugiej firmy też nie otrzymaliśmy żadnych płatności. Cyfrowa autostrada kosztowała ponad 320 milionów złotych, wybudowana na zlecenie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Podwykonawcy zalegają firmom od 80 do nawet 250 tysięcy złotych. Czy Urząd Marszałkowski nie przewidział tego typu sytuacji, że główny wykonawca może się nie wywiązać z płatności? W odpowiedzi od dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego podwykonawcy usłyszeli, że Urząd Marszałkowski podpisał z głównym wykonawcą, czyli firmą ORSS, umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a nie o roboty budowlane. Wyłanialiśmy tego partnera prywatnego w dialogu konkurencyjnym. Zgłosiły się trzy firmy, jedna firma wygrała, akurat wygrała ta sama firma, która wygrała na Warmii i podjęła się realizacji. Jako inwestor zastępczy zawierała umowy z podwykonawcami. Przedstawiciel głównego wykonawcy firmy ORSS w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji napisał: ORSS w 100% rozliczył się ze swoimi bezpośrednimi podwykonawcami na początku 2016 roku. Wiele firm nie miało podpisanych kontraktów bezpośrednio z ORSS, ale z podwykonawcami oraz tak zwanymi dalszymi podwykonawcami. Za rozliczenia finansowe z tymi firmami odpowiadają podwykonawcy ORSS, którzy otrzymali od naszej spółki stosowne środki na ten cel. Na tę chwilę jest mi niezmiernie trudno odnieść się co do zasadności zgłaszanych wobec swoich zleceniodawców przez te firmy roszczeń. Skoro główny wykonawca twierdzi, że rozliczył się z firmami, z którymi podpisał umowy, to gdzie utknęły pieniądze? Zadzwoniliśmy do jednego z podwykonawców, ale telefon milczy. Oręcz poczta głosowa. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. Poszkodowani niecierpliwią się, bo odpowiedź ciągle jest taka sama. Trzeba czekać. W ten sposób cały czas, jak coś tam się uda dodzwonić do nich w ogóle, bo już ciężko jest się dodzwonić po prostu do prezesów. Czy wiadomo, tam jest wymiana już teraz była jakaś, no także jest po prostu, no to wszystko nie wiadomo, jak to się dalej potoczy. Urząd Marszałkowski tłumaczy, że pieniądze przekazał wykonawcy, który z kolei podpisał umowy z podwykonawcami. My nie znamy wszystkich, tak jak powiedziałem, my nie znamy wszystkich umów.
Naprawdę nie znamy wszystkiego. Urząd Marszałkowski wystąpił już o zabezpieczenie kwot. Złożył też do sądu pozew przeciwko generalnemu wykonawcy. Dziś właściciele firm usłyszeli, że mogą liczyć na pomoc urzędu. Ale to nam tłumaczenie nas nie interesuje, że to jest pieniądze. Przypomnijmy, Sąd Gospodarczy w Szczecinie ogłosił upadłość wobec jednego z głównych wykonawców podkarpackiej sieci światłowodowej. Sprawę ma wyjaśnić sąd. Konieczność zmiany kryteriów przyznawania emerytur pomostowych i definicji pracy w warunkach szczególnych oraz powołanie zespołu do spraw zróżnicowań płacowych w podkarpackich szpitalach. To najważniejsze wnioski z dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie. W niemal dwugodzinnym spotkaniu wziął udział szef NSZZ Solidarność, a zarazem przewodniczący Krajowej Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda. Ten rząd na pewno na głos społeczeństwa, także w trudnych sprawach, jest otwarty i bardzo wierzymy, że jesteśmy w stanie dla dobra naszego państwa dialog ten prowadzić. Jednym z narzędzi do jego prowadzenia są Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, czyli regionalne spotkania przedstawicieli pracodawców, pracowników i samorządowców. Mają one owocować wspólnymi stanowiskami, w oparciu o które zmieniane będzie prawo. Gość specjalny dzisiejszego posiedzenia Podkarpackiej Rady, Piotr Duda, wiele miejsca poświęcił samej instytucji dialogu, który za rządów koalicji PO-PSL pozostawiał wiele do życzenia. To było takim zbędnym balastem, który faktycznie musieli wypełnić, odfajkować i na tym się to kończyło. Dlatego postanowiliśmy w nowym projekcie ustawy zmienić to, aby faktycznie każda ze stron nie była uprzywilejowana, tylko miała te same prawa i miała te same obowiązki. No i to nam się udało. Na dzisiejszym posiedzeniu Podkarpacka Rada Dialogu Społecznego przyjęła stanowisko w sprawie emerytur pomostowych, w którym podkreślono konieczność zmiany kryteriów ich przyznawania oraz zmiany definicji pracy w warunkach szczególnych. W dyskusji dotyczącej służby zdrowia zdecydowano o powołaniu zespołu do spraw analizy zróżnicowań płacowych w szpitalach, a marszałek Ortyl zapewnił, że ewentualna reorganizacja podległych mu placówek nie spowoduje zwolnień grupowych. Na wniosek pracodawców Rada przedstawiła też informacje o naborach i stanie prac związanych z wydatkowaniem środków na rozwój przedsiębiorczości. Na dłuższą rozmowę z Piotrem Dudą zapraszam dziś o 20.30 w imieniu Grzegorza Boratyna. Na sądową wokandę po raz kolejny wraca trwająca już 9 lat sprawa byłego proboszcza Schudna. Duchowny oskarżony o molestowanie nieletnich oraz doprowadzenie do samobójczej śmierci 13-latka już po raz trzeci stanie przed Sądem Rejonowym w Brzozowie. Sąd Okręgowy w Krośnie uznał apelację rodziców pokrzywdzonych dzieci, którzy nie zgadzali się na umorzenie sprawy poprzez przedawnienie. Chłopiec targnął się na życie w grudniu 2007 roku. Pozostawił list, w którym oskarżył byłego proboszcza Schudna o bezpodstawne posądzenie go o kradzież. W 2013 roku sąd w Brzozowie skazał byłego proboszcza na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5. Apelacje złożyły wszystkie strony procesu, a sprawy skierowano do ponownego rozpatrzenia. Po kolejnych 3 latach procesu sąd w Brzozowie uznał, że były proboszcz naruszał nietykalność cielesną dzieci, ale sprawę umorzył z powodu przedawnienia. To właśnie zaskarżyli rodzice. Dziś Sąd Okręgowy w Krośnie zakwestionował m.in. pominięcie przez sąd w Brzozowie ekspertyz i opinii wielu powołanych biegłych. Rozważania sądu pierwszej instancji nawet trudno nazwać lakonicznymi, bo w praktyce tych rozważań nie ma. Sąd generalnie uznał, czy przyjął, że te opinie nie mają żadnego znaczenia, czy też znaczenie jest tak marginalne, że tak naprawdę nie ma potrzeby w ogóle tych opinii się odnosić. Zdaniem sędziego Jarosława Krysy sąd w Brzozowie w sposób nieuzasadniony zmienił kwalifikację czynów byłego proboszcza. Skrytykował też powoływanie się sądu rejonowego na prawo karcenia dzieci i wyroki dotyczące tego prawa z lat 30. ubiegłego stulecia. Obrona na pewno rozważy możliwość wszczęcia stosownego postępowania dotyczącego przewlekłości postępowania. Z punktu widzenia księdza postępowanie toczy się zbyt długo i pytanie w tym momencie, kto tak naprawdę jest pokrzywdzony, czy rzekomi pokrzywdzeni, czy tak naprawdę ksiądz jest pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości. Zdaniem prokuratury w Brzozowie nadal aktualne są zarzuty stawiane byłemu proboszczowi Schudna. Oskarżony Stanisław K. stanie pod zarzutem kwalifikowanego znęcania się, czyli takiego, które doprowadziło do samobójczej śmierci małoletniego pokrzywdzonego Bartłomieja, i w drugim zarzucie jest znęcanie się nad 3 małoletnimi dziewczynkami pokrzywdzonymi.
W sprawie byłego proboszcza Schłudna oskarżyciel publiczny cały czas wnioskuje o karę 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Podkarpacka Policja zainaugurowała dziś innowacyjny projekt, który ma poprawić bezpieczeństwo w naszym regionie. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa umożliwi mieszkańcom przekazywanie informacji o niebezpiecznych miejscach i zdarzeniach. Żeby zgłosić zagrożenie, wystarczy komputer lub telefon komórkowy z dostępem do internetu. Policja zapowiada, że będzie reagować na każde takie zgłoszenie. Wszyscy, którzy chcą zgłosić niebezpieczne miejsce albo zdarzenie przez internet, mogą to zrobić już od dziś za pomocą tej mapy. Wystarczy wejść na stronę internetową policji, wybrać miejscowość, ulicę, kategorię zagrożenia i zgłoszenie zostanie zapisane na policyjnej mapie. Jak mówią przedstawiciele policji, jeszcze nigdy powiadamianie o niebezpiecznych zdarzeniach nie było tak proste. Zgłoszenie z danego zagrożenia powoduje zawsze reakcję policji. My jesteśmy zobowiązani do 5 dni się z problemem uporać. Oczywiście, jeżeli się okaże, że nie jest to nasza właściwość lub też obiektywnie nie jesteśmy w stanie się w tym wyznaczonym terminie z tym uporać, to będziemy podejmować działania aż do skutku. Zagrożenie, które pojawi się na mapie, od razu staje się widoczne nie tylko dla policjantów, ale wszystkich internautów. Wchodząc w XXI wiek, niewątpliwie powinniśmy korzystać także z takich rozwiązań, które ułatwiają komunikację funkcjonariuszy i społeczeństwa. W ciągu doby z jednego komputera można wysłać tylko jedno zgłoszenie. Od września interaktywne mapy wprowadzane są stopniowo w kolejnych regionach. Mapa działa już m.in. w województwach mazowieckim, pomorskim i małopolskim. W Żubraczem w gminie Cisna odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą Jadwigę z Giedroiczów-Kociatkiewicz. Była kurierką, organizatorką Polskiego Ruchu Oporu i trasy przerzutowej między Polską a Węgrami podczas II wojny światowej. Właśnie w Żubraczem prowadziła jeden z najważniejszych punktów kontaktowych na trasie kurierskiej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Obelisk z tablicą pamiątkową ustawiono w miejscu, w którym był dwór Kociatkiewiczów. Znajdowali w nim schronienie i odpoczynek kurierzy i emisariusze rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Był to także punkt przerzutu poczty, pieniędzy i broni dla Armii Krajowej. W prowadzeniu konspiracyjnej działalności Jadwidze Kociatkiewicz pomagała m.in. Paulina Filipiak. Jej córka Alina Frąckowiak również uczestniczyła w uroczystościach. Przeżyliśmy tutaj raczej dzieciństwo bardzo trudne, bardzo smutne, pod strachem, w niebezpieczeństwie. I po latach jesteśmy my jako dzieci pełni podziwu dla naszych matek. To, że w ogóle zechciano pamiętać o tym, to jest naprawdę wielki ukłon osobom, które do tego się przyczyniły, bo nigdy byśmy nie przypuszczali, że w ogóle ktokolwiek tu pamięta o tym i że to znajdzie taki żywy oddźwięk w ogóle. Akowską działalność Jadwigi Kociatkiewicz odkryła pasjonatka historii, harcmistrz Krystyna Chowaniec. Dokonała tego, opracowując historię kurierskiego szlaku o kryptonimie Las. Zaczęło się od takiej przyjaźni z panem Janem Łożańskim, słynnym kurierem na trasie Jagakora. A później, kiedy się wczytywałam w temat, to się okazało, że jest zupełnie zapomniana trasa kurierska Las, która biegła z Sanoka do Budapesztu. Żubracze było ważnym miejscem na tej trasie. Obelisk z tablicą pamiątkową powstał przy udziale Lasów Państwowych. Uroczystość wsparło też Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. 15 lat formalności, ale wreszcie jest zielone światło dla uzdrowiska Latoszyn w gminie Dębica. Jeszcze w tym roku ruszy budowa pierwszego obiektu przychodni z ofertą kąpieli w leczniczych wodach siarczkowych. To właśnie ich wykorzystanie pomoże Latoszynowi uzyskać status uzdrowiska. Na razie gmina wywalczyła status obszaru o ochronie uzdrowiskowej. Niewielki samorząd zabezpieczył w budżecie aż 2 miliony złotych, by ruszyć z budową pierwszego obiektu, a w przyszłości leczyć i rehabilitować pacjentów po wypadkach i ze schorzeniami reumatycznymi. Anna Tomczyk. Jeszcze w latach 40. XX wieku w tych lasach latoszyńskich istniało bardzo znane uzdrowisko w całym świecie, ale zawierucha wojenna zmiotła je z powierzchni ziemi. Miejscowa gmina postawiła sobie za cel reaktywować je, tyle że trwa to bardzo długo. A dokładnie już 15 lat.
Najpierw przez długi czas badano latoszyńskie zasoby wód bogatych w siarkę i inne cenne pierwiastki. Na dzisiaj jest potwierdzenie, że jest to obszar ochrony uzdrowiskowej, gdzie uznano właśnie te zasoby wodne za lecznicze. Gmina Dębica wzięła sprawy w swoje ręce. Nie chce już czekać i tracić czasu. W roku 2015 opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Latoszyn dla terenu m.in. pod zakład przyrodoleczniczy. Samorząd zabezpieczył też pieniądze w budżecie. Jeszcze w tym roku ruszy z budową pierwszego obiektu, przychodni wykorzystującej wody lecznicze. Od miesiąca ma pozwolenie na budowę. Starostwo ma natomiast wyposażyć budynek przychodni i zabezpieczyć przejęcie go w użytkowanie przez szpital powiatowy. Jest to budynek około 850 m2 powierzchni użytkowej, dwukondygnacyjny. Będzie kosztować 2 miliony złotych, ale gmina chętnie wyda tak wielką sumę, bo w ślad za wykorzystywaniem wód leczniczych stanie się uzdrowiskiem. W wiosce Latoszyn czekają na to mieszkańcy. Cieszyłabym się jeszcze, żebym dożyła tego i żeby mnie podleczyli z tym kręgosłupem, to by było dobrze. Bylibyśmy szczęśliwi z tego, by przyjeżdżali kuracjusze. Na razie nie ma chętnego do dalszej budowy uzdrowiskowego zaplecza, czyli hoteli i domu zdrojowego, ale miejscowa gmina szuka inwestorów. Byłoby to na pewno promocja Latoszyna, całej gminy Dębica. Gmina liczy, że za parę lat znalazłoby tu pracę nawet około 300 osób, a to wcale nie jest nierealne. Dziś po kurorcie nie ma śladu, ale przed II wojną światową działało tu prężne uzdrowisko. Dziś pamiętają je tylko nieliczni. Z Tarnowa był kursowy autobus na plac pod tak zwane Łazienki. Przyjeżdżali z Tarnowa, z okolic, z różnych stron, nawet z Krakowa i z dalsza, z Polski. Pan Roman do dziś sam korzysta z jednej z siarczkowych studni i zachwala lecznicze kąpiele. Ma nadzieję, tak samo jak inni mieszkańcy, że ta zielona okolica znów zamieni się w tętniący życiem Latoszyn-Zdrój. Teraz po raz kolejny w aktualnościach Góry Kaukazu, skąd wróciła właśnie do kraju ekipa zatorska Elbrus 2016. Elbrus Race gromadzi czołówkę biegaczy górskich z całego świata. Izabela Zatorska, biegaczka z Podkarpacia, zajęła w tym ekskluzywnym biegu drugie miejsce. Nie udało się jej pobić rekordu świata, choć osiągnięty wynik jest sukcesem dla zawodniczki uprawiającej biegi od 35 lat. Izabela Zatorska będzie bohaterką filmu, który przygotowuje Telewizja Rzeszów. Myślałam jeszcze z Piotrkiem. Piotrek, chodź, zrobimy sobie zdjęcie wspólnie. Wyprawę na Elbrus relacjonowaliśmy w aktualnościach dzięki naszej redakcyjnej koleżance Joli Zarębie. Jej pobyt w Górach Kaukazu był związany właśnie z realizacją filmu o Izabeli Zatorskiej. Zobaczmy, jak Joli udało się zdobyć najwyższą górę Rosji i co było najtrudniejsze w czasie tej ekspedycji. Dla mnie wyjazd na Elbrus, pobyt w Rosji, to przygoda życia. To wiele cennych umiejętności, których nie udałoby się nigdzie indziej zdobyć. Umiejętność chodzenia w rakach, używania czekana, ale też radzenia sobie z własnymi słabościami, ze strachem, ze zmęczeniem, z bólem, z tym, że brakuje tlenu, że żyje się w warunkach bardzo, bardzo, bardzo polowych. Dwóch przewodników, polski i rosyjski, prowadzili naszą grupę w sposób bardzo odpowiedzialny. Od 3000 metrów, coraz wyżej i wyżej, przy czym po osiągnięciu każdej wysokości jest konieczność powrotu do punktu niższego, aby organizm miał szansę po prostu pełnej aklimatyzacji. 4 dni, 3 noce spędzone w schronisku Priut Maria to było ogromne przeżycie, bardzo, bardzo spartańskie warunki. Woda rąbana bezpośrednio z lodu. W sposób szczególny trzeba chronić swoje zdrowie, czyli oczywiście być odpowiednio ubranym, mieć ten ekwipunek, mieć gogle, które chronią wzrok, bo górska ślepota też jest na lodowcu pewnym rodzajem niebezpieczeństwa i może nas dosięgnąć. Na pewno bardzo ciepłe łapawice, czyli coś, co nakładamy na rękawice. Spanie w warunkach takich bardzo, bardzo polowych to też jakieś doświadczenie. Wysokie góry są bardzo niebezpieczne i tych wypadków jest dość dużo. Jest to 15 do 30 osób ginących rocznie na Elbrusie. Myślę, że właśnie ten powolny sposób aklimatyzacji gwarantuje jakiś sukces, no i przede wszystkim oczekiwanie na okno pogodowe, wychodzenie w te wysokie góry
w przypadku złej pogody, ogromnego wiatru, to jest temperatura do minus 40 stopni, a nawet w niektóre dni do minus 60, no to wiadomo, nasze organizmy nie są do tego przyzwyczajone. Wyjście na szczyt, bycie na tym szczycie, bycie powyżej linii chmur, możliwość oglądnięcia właściwie całego Kaukazu ze szczytu, no jest to ogromna satysfakcja, radość, no jakiś taki rodzaj szczęścia. Kultowe kino Melodia w Lubaczowie wkracza w XXI wiek. Dzięki zakupowi cyfrowego projektora widzowie będą mogli oglądać filmy już w dniu ich polskiej premiery. Miejski Dom Kultury, którego częścią jest kino, pozyskał na ten cel pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza projekcja w systemie cyfrowym odbędzie się już w najbliższą niedzielę. W kinie Melodia trwają ostatnie testy przed niedzielnym pokazem trailerów polskich i zagranicznych filmów. Wszystkie będą emitowane w technologii cyfrowej. Do tej pory kino pozostawało w tyle, bo miało tylko dwa projektory analogowe, czyli odstawało od światowych standardów. To pracowity czas dla Bogusława Tabaczka, kinooperatora, który z kinem Melodia związał całe swoje zawodowe życie. I już zapowiada, że to prawdziwa rewolucja i nie kryje smutku, że pewna epoka w kinie dobiega końca. Trzeba było film zmontować, żeby go wyświetlić, przejrzeć, żeby właściwie go wyświetlić, bo można było i od końca zacząć czasami jakby tak przez nieuwagę. Mistrzem Bogusława Tabaczka jest Stanisław Potuczko, były kierownik kina i legendarny kinooperator. Mimo że przepracował w Melodii ponad 50 lat, teraz też pomaga w zakończeniu pierwszego etapu cyfryzacji. Miał być budowniczym okrętów, ale trafił do szkoły kinooperatorów w Markach pod Warszawą i pasja przerodziła się w zawód na całe życie. Myśmy też mieli etapy unowocześniania kinematografii, bo wchodziły filmy panoramiczne, kino stereofoniczne, systemu TOTAO, to było coś, stereofonia. Kino Melodia w Lubaczowie to miejsce magiczne. Dyrekcja placówki zapowiada, że nadal tak będzie. Obok nowego projektora cyfrowego pozostaną stare, analogowe. Kino nie pozbędzie się też dawnych plakatów i rolek filmowych, a nowoczesność będzie się przejawiała obrazem w technologii 2K i 4K z możliwością odtwarzania w 3D. Mamy taką możliwość wyświetlania projekcji filmów, premier, praktycznie w dniu premiery, która ma miejsce w Polsce. Zakup projektora cyfrowego to pierwszy etap modernizacji kina. W planach jest jeszcze pozyskanie pieniędzy na nowy ekran i uruchomienie dźwięku w systemie przestrzennym. Pierwszy etap cyfryzacji kosztował ponad 200 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zaprezentowano dziś najnowszą monetę Narodowego Banku Polskiego. To srebrna 20-złotówka z wizerunkiem Olgi Boznańskiej, jednej z najwybitniejszych polskich malarek. Jej obrazy są ozdobą wielu polskich i zagranicznych muzeów, także w Rzeszowie. Dziś placówka zaprezentowała 5 jej prac. Po raz pierwszy pokazane zostały razem. Moneta została wykonana ze srebra w nakładzie 20 tysięcy sztuk. Na rewersie jest wizerunek Olgi Boznańskiej, wzorowany na jej autoportrecie, autograf artystki i malarska paleta. Awers przedstawia fragment obrazu Dziewczynka z chryzantemami. Moneta powstała w ramach serii Narodowego Banku Polskiego, pokazującej wielkich polskich malarzy XIX i XX wieku. Jest to 13. moneta z serii, moneta z Olgą Boznańską, rzeczywiście jedna z ładniejszych. Na pewno kształt budzi tutaj pewnego rodzaju zainteresowanie, ale te monety z malarzami polskimi są w kształcie prostokąta, więc to jest pewnego rodzaju ich unikalność. Z okazji prezentacji nowej monety Rzeszowskie Muzeum Okręgowe przygotowało wystawę 5 obrazów Boznańskiej. To m.in. Martwa natura kwiaty, Ulica Paryska i Portret ucznia. Chłopiec na tym obrazie pokazany jest jakby za mgłą. To właśnie oryginalny styl malarki. Malarstwo Olgi Boznańskiej charakteryzowało się tym, że obywała się bez konturu. Nie stosowała prawie nigdy linii. Wszystkie te plamy się jakby rozmywają i one dopiero jak gdyby tworzą rzeczywistość, gdy patrzy się na to dzieło w całości. Obrazy z rzeszowskiej kolekcji rzadko były dotychczas pokazywane w miejscowym muzeum. Głównie ze względu na wymogi konserwatorskie, prace badawcze i wypożyczanie prac na najróżniejsze wystawy. Dziś po raz pierwszy zostały zaprezentowane razem. Jest to jedyna i niepowtarzalna okazja, aby je zobaczyć
I nieco więcej powiedzieć o absolutnej arcymistrzyni polskiego pędzla. Olga Boznańska, tu na swoim autoportrecie, była przedstawicielką modernizmu. Sławę przyniosły jej portrety. Jej prace były wielokrotnie nagradzane. W 1937 roku dostała Grand Prix na wystawie światowej w Paryżu. Rok później jej 5 prac kupił nawet włoski król. Artystka zmarła w 1940 roku. Dziś jej obrazy są w zbiorach m.in. muzeów w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Paryżu. I tak malarsko kończymy dzisiejsze aktualności. W imieniu Beaty Gubernat już teraz zapraszam Państwa przed mapy pogody. Do zobaczenia.